pod koniec stycznia w godzinach wieczornych na Zabobrzu zostało to włamanie do samochodu, zabrany sprzęt. Powiedzmy, że całkowity, bo tam jeszcze część zostało, ale ten najważniejszy sprzęt został zabrany. Widocznie w pośpiechu, bo było widać, że część prywatnych moich rzeczy leżały przy samochodzie, więc to tak wyglądało, jakby gdzieś ktoś musiał ich wystraszyć. Sprzęt to jest specjalistyczny sprzęt, który jest używany naprawdę do konkretnych celów, to nie jest do zabawy, więc złodzieje, którzy ukradli, to są, powtarzam, amatorzy, bo wyrzucili po drodze jedną rzecz tylko, z którą udało się odnaleźć przez jednego pana z Zielonej Góry. Detektor lawinowy, który kosztuje też bardzo dużo pieniążków, został wyrzucony po prostu, więc nawet nie widzieli, co kradną. No, miałem nadzieję, że jak się zorientują, że to jest sprzęt, który służy do ratownictwa, że gdzieś tam zostanie podrzucony, ale no, niestety dzisiejszego dnia tego sprzętu nie ma. A w międzyczasie firma Ceneo, za którą dziękuję jej za zafundowanie tego sprzętu, postanowili właśnie odkupić i przekazać nam dzisiejszy. Pewnie policja umorzyła sprawę. Tak. Dostałem pismo o umorzonej sprawie, ale to jakby nie dotyczy tego, żeby już tego sprzętu nie odzyskam. Może się zdarzyć, że przy jakichś innych interwencjach policyjnych gdzieś ten sprzęt gdzieś tam u kogoś zostanie znaleziony, potem będzie ewentualnie potwierdzenie, bo lista w policji jest taka sama z tym sprzętem, więc przy okazji gdzieś tam może przypadkowo ten sprzęt zostanie odnaleziony. Sławomir Czubak, naczelnik grupy Karkonoskiego. Udało się rekompensować tę stratę szybko i w zasadzie bezproblemowo. Tak, ja tutaj podkreślam wagę mediów lokalnych, które pomogły nam nagłośnić tą sprawę. Dzięki temu odzew z firmy Ceneo, która odkupiła nam skradziony sprzęt, był natychmiastowy tak naprawdę. Była teraz tylko kwestia zamówienia określonego asortymentu. Ze względu na to, że większość rzeczy jest to sprzęt specjalistyczny, musieliśmy chwilkę poczekać, tak, tutaj na dostawę. Dzisiaj już ten dzień nastąpił, że sprzęt został skompletowany, no i może zostać przekazany. To, co tutaj Państwo widzicie, to jest wartości około 11 tysięcy złotych, także tutaj trochę przewrotnie najdroższa rzecz, która w tym zestawie skradzionym, która była w tym zestawie, tym elemencie, którym rąkowicz został skradziony, to tak naprawdę nasze radio, tak, tutaj do łączności wewnętrznej. Koszt takiego radio to jest około 4,5 tysiąca złotych. Trzeba podkreślić, że dla złodzieja to radio nie ma żadnej wartości. To radio po dwóch dniach zostało zablokowane, nie ma żadnej wartości materialnej. Jeżeli chodzi o osoby, które naprawdę wiedzą, o co chodzi w temacie turystyki górskiej, myślę, że żadna z osób, która się wspina, nie podejmie ryzyka kupienia tego typu sprzętu z rynku wtórnego. Na przykład karabinków. Dokładnie, których tak naprawdę powinniśmy znać historię, po to, aby być pewne ich wytrzymałości, to, że właśnie nie spadły komuś z 20 metrów 10 razy, tak? Że nie są to karabinki do podczepywania na przykład wiaderka, tylko musimy mieć 100% gwarancję bezpieczeństwa takiego sprzętu. Tak jak powiedziałem, na rynku wtórnym, jeżeli ten sprzęt jest, jeżeli ktoś zakupi taki sprzęt, to tak naprawdę może postąpić tak, że ryzykuje bardzo dużo, prawda? Liczycie na to, że ten sprzęt jeszcze do Was wróci, skoro się zorientuje złodziej, że nie zarobi na tym? Mam nadzieję, że część ekwipunku uda się jeszcze zdobyć. Tutaj należy podkreślić, że w bardzo krótkim czasie został w Jeleniej Górze odnaleziony detektor lawinowy Romka. Gdzieś wisiał na drzewie, na krzaku, zawieszony na krzaku i dzięki również odzewowi tutaj mieszkańców, którzy znaleźli detektor, zobaczyli, że jest podpisany GOPR, zadzwonili i on do nas wrócił, tak? Sprawdziliśmy, czy jest w pełni sprawny, także może dalej funkcjonować, może być używany. Czyli ten ktoś tak naprawdę chyba nie wiedział, do czego to służy, skoro to porzucił po prostu. No dokładnie, tutaj tak naprawdę, tak jak od początku podkreślaliśmy i podkreślamy, ten sprzęt jest na tyle specjalistyczny, że osoby, zwykły, szary złodziej, tak naprawdę większość tego sprzętu podejrzewam, że wyrzucił do kosza, bo nie znał prawdziwej wartości. Jak zobaczył już, co się znajduje w tym plecaku, to tak naprawdę pewnie był mocno rozczarowany. Marta Pacuła, serwis zakupowy Ceneo.pl. Fajny gest.
po co Państwo to robicie? Bo chcemy pomóc, stać nas na to. Mamy taki asortyment w sklepach, które współpracują z serwisem CNEO. Również tak bardzo specjalistyczny sprzęt, jak był potrzebny GoProwi. Oddolna inicjatywa jednego z pracowników, który znalazł artykuł na ten temat, bodajże w którymś z serwisów społecznościowych, ale to oczywiście były cytowania za artykułami w prasie czy na antenie telewizyjnej i w radiu. Bardzo szybka decyzja. Właściwie dwa dni po wydarzeniu skontaktowaliśmy się z naczelnikiem, ustaliliśmy listę potrzebnego sprzętu. No i rozpoczęliśmy proces porównywania ofert, bo jesteśmy porównywarką ofert, znalezienia takiej najlepszej i potem złożenia zamówienia. Chwilę to trwało, bo okazało się, że niektóre z tych elementów, które są GoProwi potrzebne, niektóre z tych produktów są bardzo specjalistyczne, musiały być wprowadzone na specjalne zamówienie. Około 3 tygodni od momentu pierwszego kontaktu mieliśmy komplet i przekazujemy dzisiaj już wszystko to, co zostało przez GoPR na liście wpisane. Kupiliście to za najtańszą cenę, rozumiem? Najtańszą możliwą, ale bez żadnych oszczędności na jakości. Nawet w sytuacji, kiedy na liście GoProwej był jakiś sprzęt, który z racji tego, że to był sprzęt używany czy kupiony kilka lat temu, nie jest już na przykład produkowany, proponowaliśmy droższe zamienniki, ale to oczywiście zawsze GoPR ostatecznie podejmował decyzję, który z artykułów zastąpić jakim modelem innej marki bądź innym modelem.